znają, czemuś przy muzyce smutniejesz. Słodycz słodzi, szczęście uszczęśliwia. Ty zaś porządek rzeczy wywracasz na nicę, gdy tylko przykrość cieszy cię, a skrzyd ożywia. Jeśli marzeńskie pary połączone tony zgodnymi dwudźwiękami ucho twoje kolą, czynią ci tylko czuły wyrzut, że kanonem pisane na dwa głosy pragnę śpiewać solo. Słuchaj, jak struna, gdy obręga dłoń potrąca, w drugiej strunie znajduje harmonijne... To ty, Monteki? Jeśli mi rozkażesz, nie będę ani jednym, ani drugim. Powiedz mi, skąd się tu wziąłeś i po co? Jak się zdołałeś wspiąć na mur ogrodu? Czy nie rozumiesz, że jesteś zgubiony, jeśli ktoś z moich krewnych cię tu znajdzie? Nad mur? Wzleciałem na skrzydłach miłości. Dla niej kamienne przegrody są niczym. Jeśli je umie przekroczyć, przekracza. Żaden z twoich krewnych też mnie nie powstrzyma. Zginiesz z ich ręki, jeśli cię spostrzegą. Bardziej się lękam chłodu w twoich oczach. Oby cię tylko tutaj nie ujrzeli. Płaszcz nocy przed ich wzrokiem mnie osłoni. Zresztą, jeśli choć trochę mi sprzyjasz, wydaj mnie! Lepsza już śmierć w walce z wrogiem, niż usychanie bez twojej miłości! Jak tu trafiłeś? Kto ci wskazał drogę? Miłość mnie wsparła zachętą i radą, a ja jej za to użyczyłem oczu. Zaryzykowałbym rejs przez Pacyfik, gdyby na drugim brzegu czekał taki skarb jak ty. To szczęście, że na twarzy mam maskę mroku, bo widziałbyś na niej rumieniec wstydu za to, co słyszałeś z moich ust. Rada bym wszystko odwołać, przestrzegać formy, lecz po co nam konwenans? Czy ty mnie kochasz? Ja wiem, że powiesz tak, a ja uwierzę. A jednak przysięgi czasem się łamie. Romeo najmilszy, jeśli mnie kochasz, powiedz mi to szczerze. Jeśli masz mnie za zbyt łatwy podbój, zrobię wyniosłą minę. I na złość będę cię zmuszać do dalszych zalotów, ale naprawdę nie mam na to chęci. Powinnam była trzymać cię na dystans, przyznaję, ale... Ty podsłuchałeś, co sama sobie szeptałam o mojej wielkiej miłości, więc nie win mnie za to. I nie bierz za płochość tego, coś usłyszał, tylko dlatego, żeś podkradł się w mroku. Julio, przysięgam na ten blask księżyca. Nie! Nie przysięgaj na niestały księżyc. Spójrzcie, jaka majestatyczna fregata. Pod bardzo wydętymi żeglami. Nie, fregaty, damska i męska. Tu wydyma się stanik, tam koszulana. Piotrze! Słucham. Podaj mi wachlarz, Piotrze. Piotrze! Podaj pani wachlarz, Piotrze! Żeby zasłoniła twarz, bo z dwojga złego wachlarz głośniejszy. Dzień dobry panom. Piękny ranek, prawda? Dzień dobry pani, raczej południe. Już jest tak późno? A owszem, jest dokładnie południe. Wskazówka zegara sterczy nieprzyzwoicie pionowo i wpycha się między dwie cyfry dwunastki. Wypraszam sobie, cóż to za człowiek z pana? Człowiek, szanowna pani, którego Pan Bóg stworzył. A psuciem tego, co stworzone, zajmuje się już on sam. No, słowo daję, ładnie powiedziane. Rzeczywiście zepsuty panicz. Nie wie któryś z panów, gdzie mogłabym znaleźć młodego Romea? Ja wiem! Ale kiedy go znajdziesz, ten młody Romeo niestety będzie starszy niż ten młody, którego szukasz. Jestem w każdym razie najmłodszy z tych, co noszą to imię. Mogłaś trafić gorzej. No co racja, to racja. Co racja, że Romeo wygląda coraz gorzej. Nie można było pojąć jego intencji lepiej. Mądra niewiasta. Czyli do rąk własnych. Albo z ust do ust i na cztery ręce! Baba, kto na cztery nogi zaraz go zaprosi na kolację? Taka rozpusta, jestem doprawdy zdziwiony. Co za straszne dziwy? Rzeczywiście. Strasznych dziw nie widać w promieniu mili. Cóż, ojcze, jaki wyrok wydał książę? O ile niższy jest od najwyższego wymiaru kary? O, jest znacznie niższy. Książę pozwala ci żyć na wygnaniu. Jak to? Wygnanie? O, kościotość, powiedz śmierć! Zaklinam cię, cofam to słowo. Od dzisiaj jesteś wygnany z Werony. Głowa do góry, świat jest dość szeroki. Nie,
Nie ma świata za murem, Werona. Tylko udręka, czyściec, samo piekło. Wygnanie stąd jest wygnaniem ze świata, a być wygnanym ze świata to umrzeć. Co za niewdzięczny, zatwardziały grzeszak. Twoje przestępstwo prawo karze śmiercią. Wyrozumiały książę, na czym stanąć po twojej stronie. Prawo nagiął nieco i czarne słowo śmierć zamienił w wygnanie, a ty nie widzisz tylko łaski? Cóż to za łaska? To raczej tortura. Tutaj jest niebo, tu, gdzie Julia mieszka i mówisz mi, że wygnanie to nie śmierć? Masz chyba jakąś truciznę pod ręką. Nóż wyostrzony, pętla, najpodlejsze narzędzie śmierci. Wszystko będzie lepsze niż zabijanie mnie tym słowem wygnanym. Ojcze! Tym słowem drażnią potępionych diabli, gdy chcą się nacieszyć ich wyciem. I ty? Pobożny spowiednik, ty? Który odpuszczasz grzechy? Który uważasz się za mego przyjaciela, ty masz w serce pasy drzedzeny tym słowem wygnanym!